Dzień dobry, witam Was serdecznie, Panny w czytaniu na nadchodzący tydzień od 14 października. Zajrzymy, co karty zechcą Wam pokazać na pracę i na miłość, związki, co u Was też single i ci z Was, którzy szukacie pracy. Na koniec karta anielska ze wskazówką, na co jeszcze możecie zwrócić uwagę. Pokażcie proszę kartę. Prawdziwy, szczery przekaz dla osób spod znaku Panny na nadchodzący tydzień od 14 października. Dobrze. Panny w pracy, Panny w związkach, Panny szukające pracy, szukające miłości w związku i kochane Panny, w tle macie kartę pustelnika. Czasu przemyśleń, poczucia też niejednokrotnie w niektórych sytuacjach, że tylko samotność przyniesie rozwiązanie. Że też tam, gdzie byście chcieli towarzystwa, zainteresowania, to jednak czujecie się sami. Ale zobaczymy. Jeszcze aniołek dla Was. Proszę, pokażcie karty, co warto, aby jeszcze Panny usłyszały, dowiedziały się od Was. Proszę o przekaz, radę, wskazówkę, wsparcie anielskie dla osób spod znaku Panny na tydzień od 14 października. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz. Ale jeszcze tutaj czuję, że muszę wziąć, naprawdę nie wiem czemu, ale tak jest. I pokazała się Wam karta aniołu zaświatów, życie pozagrobowe, siły nadprzyrodzone i karta dojrzałości, doświadczenie, powaga, wynagrodzenie. Jakieś, nie wiem, straty nie możecie odpuścić sobie. Wspominacie kogoś, kogo już przy Was nie ma. Coś przy Was siedzi. Musicie się z pewnymi rzeczami może tutaj pogodzić, rozstać, drogie Panny. I to jest takie doświadczenie dla Was. Musicie poważnie do pewnych też tematów typowo ezoterycznych, spirytualnych nawet podchodzić, bo tak tu się coś pokazuje no niezbyt dobrze i te energie pokazują, żeby zwrócić na to uwagę, w czym siedzicie. Ja tutaj zobaczę na to życie anioła zaświatów, jakie tu energie są zauważalne i o co tu chodzi dokładnie. Przesłanie tutaj widzi Wasz lęk przed tym, że pewne rzeczy muszą zaistnieć, że coś jest nieuchronne, że nie potraficie się właśnie pogodzić, tak jak powiedziałam, z odejściem kogoś z tego świata, że już go nie ma. Boicie się też tego przeznaczenia swojego. To jest karta właśnie pomagająca pogodzić się z tym wszystkim, ze swoim przeznaczeniem, zrozumieć i zaakceptować cykle życia, zaufać opatrzności. Też trzeba czuwać nad bezpiecznym, tak jakby przejściem już tej osoby, którą trzymasz przy sobie, żeby już odeszła, żeby jej nie trzymać ze sobą. I właśnie te praktyki. Praktyki właśnie okultystyczne, czy wszelakie praktyki ezoteryczne, żeby do tego podchodzić dojrzale. Jeśli coś takiego, drogie Panny, praktykujecie, to tutaj karty taką energię zauważają. A dojrzałość? Zbierajcie doświadczenie, uczcie się, poważnie podchodźcie i na przykład jeżeli potrzebujecie wsparcia w kwestiach tych tutaj, to znaczy, że trzeba się uczyć od osób, które mają już jakąś dobrą wiedzę. Komu można zaufać w tych kwestiach. Ponadto takie dojrzałe emocjonalne podejście jest wynagradzane. Trzeba podstawy mądrej, rozważnej i nie popełniania tych samych błędów. Karta wieży w pracy. Może być, jeśli chodzi o kartę wieży, w perspektywie dnia, tygodnia, drobnych zdarzeń, to są zakłócenia z internetem, zakłócenia z prądem, coś się popsuje i przez to się wstrzyma jakaś praca, przez to też mogą być opóźnienia, trochę może być ciężko to znieść, może być stres, mogą być nawet takie nerwobóle. Ale też wieża mówi o tym, że coś się dzieje poważnego w fundamentach Twojej pracy albo w fundamentach firmy.
Co to oznacza? Firma może potrzebować cięć, może potrzebować zmian, bo pewnych rzeczy nie są w stanie utrzymać, działu nie są w stanie utrzymać, lub ty tutaj musisz budować nową bazę. Może będziesz odchodzić z tej pracy, rezygnować, dowiesz się o cięciach. No trudna jest ta karta wieży i wiecie co, ja sobie tutaj jeszcze dopytam tą kartę jakąś, tylko może nie z tej talii, chwileczkę. Bo ta talia jest mi potrzebna, ona już wyciągnęła tło czytania, czyli pustelnik. Mam wrażenie, że niektórzy z Was przy tej karcie będziecie albo odchodzić na emeryturę, albo musicie się pogodzić z tym, że w firmie zmienia się coś bardzo poważnie. Przychodzi nowy czas. Może to też być tak, że już weszliście w nową pracę i szykujecie nowy grunt pod nogami po dawnej stracie. Ale może coś tutaj karty dopowiedzą, o co tu chodzi w pracy z kartą wieży. Może trzeba dodatkowego źródła też zarobkowania, bo w tle przy pustelniku pojawia się taka możliwość, albo podjęcie trudnej decyzji zawodowej, czyli pójście do zupełnie innej pracy. Zrezygnowanie z tej pracy, bo Wam się ona już nie podoba. Ale może jeszcze coś dopowiemy tutaj z kart. Pokażcie proszę kartę. Karta wieży u osób spod znaku panny na ten tydzień. I chcemy wiedzieć, o co tutaj dokładnie chodzi. Nowa droga. Rzeczywiście chodzić może o nową drogę. Otwartość i przejście na nową drogę zawodową. Porozumienie też w starych tematach, czyli też zburzenie się tych dotychczasowych ideałów i trzeba podejść w inny sposób do starych spraw, do starej pracy, do schematów. Coś będzie trzeba robić inaczej. Takie tutaj energie. Jeżeli chodzi o tych z Was, którzy szukacie pracy, Król Buław pokazuje własną działalność, biznes, możecie w to pójść. Bardzo fajna karta kreatywności, też osoby spod znaku lwa lub barana, która może być dla Was bodźcem, inspiracją do tego, żeby w coś pójść. I przy tych kartach, tak jak tutaj pokazywałam, ci z Was, którzy szukacie aktywnie pracy, możecie ją podjąć i to może być Wasza własna droga zawodowa lub dodatkowe zajęcie. Także praca tutaj czeka na Was, kochani, lub osoba bardzo fajna, charyzmatyczna, która coś w życiu osiągnęła w Królu Buław, może Tobie pomagać. Jeśli chodzi o związki i relacje, piękna ósemka Buław w komunikatywności, otwartości, w działaniu, w energii takiej zainteresowania, interweniowania, zaradzania sobie w takim bardzo dynamicznym otoczeniu, dynamicznym środowisku. Wiele kontaktów, pisania ze sobą, zwłaszcza relacje świeże. Będzie się dużo działo, dużo wiadomości dobrych i pozytywna energia w relacjach. Jeśli chodzi o asa mieczy, macie tutaj single asa mieczy i wydaje mi się, że to chyba jest jakaś komunikacja z kimś podjęta, ale też takie odcinanie się chyba od przeszłości, od może jakichś zranień, które kiedyś były, bo pustelnik w tle też mówi na rozsądek, ze spokojem, nic pochopnie. Najwyżej mogą być kontakty, komunikacja lub jeśli mieliście bardzo trudny okres w życiu, jesteście przez to singlami, odcinacie się emocjonalnie na razie od tematów romansowo-związkowych. Takie energie, takie możliwości. Pamiętajcie, karty to nie wyrocznie. Bierzcie to, co z Wami rezonuje i to przede wszystkim, co Was wspiera i wznosi wyżej. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.